Witam Państwa serdecznie. W celu stworzenia liter 3D w pierwszej kolejności musimy napisać treść, którą następnie przekształcimy w bryłę. Na pasku narzędzi odnajdziemy ikonkę Tekst, zaznaczymy i klikniemy w wybranym miejscu w środowisku 2D, rozciągniemy blok tekstowy oraz potwierdzimy kolejno lewym przyciskiem myszy. Pojawi nam się pasek narzędzie edytora tekstu oraz pole do jego wpisywania. Pole możemy powiększyć, możemy również poszerzyć. Wpiszemy litery 3D i jeżeli tekst już mamy gotowy, akceptujemy za pomocą ikonki Gotowe. W celu edycji tekstu zaznaczamy go i wybieramy następną obok ikonkę Edycja tekstu. Możemy nanieść zmiany, literę L zmienimy na dużą, literę D również. Zaznaczając tekst możemy zmienić na przykład styl tekstu z dokumentacji na wybrany inny. Możemy go powiększyć np. Na, na 120 Enter. Możemy również zmienić czcionkę. Możemy pogrubić, skorzystać z pochylenia, z podkreślenia oraz innych dostępnych funkcji. W dolnym pasku narzędzi możemy wyśrodkować do wybranej strony, możemy rozprowadzić na cały obszar tekstu, jak również skorzystać ze sprawdzania pisowni oraz klikając na więcej możemy wybrać zestaw znaków, ustawienia edytora oraz skorzystać z pomocy. Wszystko sobie potwierdzimy ikonką Gotowe. Escape wyjdziemy z funkcji. Przybliżymy nasz napis i skorzystamy z elementów dowolnych. Zaznaczymy którąkolwiek literę, i jak widzimy, od razu pojawia nam się podświetlony tekst 3D. W parametrach poziom zachowamy 0, natomiast wysokość zmienimy na 50. Możemy również zmodyfikować warstwy. Wpiszemy sobie. Litery i rysujemy. Następnie wejdziemy w wizualizację i zobaczymy, jak prezentują się nasze litery 3D. Możemy zaznaczyć je i zmienić kolor. Wybierzemy sobie kolor górnej warstwy tekstu. Możemy również zmienić właściwości materiału. Zwiększymy na przykład odbicia i chropowatość. Escape, wyjdziemy z funkcji, skorzystamy również z tekstur. Jeżeli chodzi o materiały standardowe, możemy wybrać kolory: połysk, weźmiemy antramentowy i naniesiemy na drugą warstwę. Pamiętajmy o tym, że litery 3D składają się z trzech warstw. Z tyłu również możemy nanieść odpowiedni kolor. W przypadku, kiedy chcemy, żeby każda litera miała inną teksturę, musimy każdą z nich stworzyć jako osobną bryłę 3D. Dziękuję Państwu za uwagę.